to się może tak wydawać, że nas jest tutaj garstka i jest garstka, ale to jest taka garstka symboliczna reprezentująca niektóre tylko organizacje pozarządowe, ale mamy takie głębokie przekonanie, że stoimy tutaj w imieniu naprawdę setek tysięcy obywateli, którzy każdego dnia na naszym profilu, na profilu Justicji, obywateli RP i na ulicy wszystkimi możliwymi sposobami wyrażają solidarność z tymi dzielnymi, niezłomnymi, prawdziwymi sędziami Sądu Najwyższego. To był dla nas trudny, wzruszający moment, kiedy ci sędziowie wyszli i trochę nam odjęło mowę, trzeba przyznać, bo pomyśleliśmy sobie, że to jest rzeczywiście koniec jakiegoś etapu. Proszę Państwa, zostałem upoważniony przez grupę stanowiącą większość członków Zgromadzenia Sądu Najwyższego, jest nas tutaj około 50, do złożenia oświadczenia. W ostatnich dniach mieliśmy w Sądzie Najwyższym do czynienia z wydarzeniami, których formalnym celem było wyłonienie 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W rzeczywistości, jak się wydaje, chodziło o to, by w gronie kandydatów znalazła się osoba, co do której już przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego decydenci uznali, że powinna zajmować to stanowisko. Ale potem już za chwilę pomyśleliśmy, że wszystko co najlepsze jeszcze może się wydarzyć i wszystko co najlepsze jeszcze musi być przed nami i że ta prawda, że to zwycięstwo jest i musi być po naszej stronie. Jeszcze w oczekiwaniu na decyzję pana prezydenta warto przypomnieć, że nigdy w dotychczasowej historii Sądu Najwyższego pan prezydent nie wskazał kandydata, który nie uzyskał największej ilości głosów w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Zawsze wskazywany był ten, który zdobył największe poparcie sędziów Sądu Najwyższego. Jeden tylko kandydat otrzymał, jak Państwo wiecie, ponad 50% głosów członków Zgromadzenia i tym kandydatem jest obecny tutaj profesor Włodzimierz Wróg. To, że jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, no jeszcze ta pogoda się dopasowała, to świadczy o tym, jak głęboko zniszczone zostały instytucje państwa polskiego. Mówimy przed gmachem Sądu Najwyższego, przed Pałacem Sprawiedliwości, który został splugawiony tym, co się działo przez ostatnie 2 tygodnie. To nie do wyobrażenia, żeby w państwie europejskim było prowadzone postępowanie, które wielokrotnie ocierało się o kodeks karny. Zdarzało mi się w życiu w Azerbejdżanie z obrońcami praw człowieka manifestować pod Sądem Najwyższym, ale to było dawno temu. Mimo to uważam, że w tym głosowaniu wybrała sprawiedliwość. Wygrał Sąd Najwyższy. W sumie nie ma znaczenia, czy pan Duda podejmie decyzję osobiście, kierując się jakimiś, w końcu jest człowiekiem, ma sumienie. Jest doktorem prawa, więc złożył przysięgę doktorską. To bardzo, bardzo nikła, cieniutka nadzieja. Najpewniej podejmie taką decyzję, jaką musi podjąć. Będzie się kierował wyłącznie swoim egoistycznym interesem, a nie interesem Polski. Ale wracam do tego, co powiedziałem, wygrała sprawiedliwość, bo ten wynik jest ogromną nadzieją i stymulacją dla każdego sędziego w Polsce. Każdego, który chce być sędzią niezawisłym, niezależnym, chce orzekać w imieniu Rzeczypospolitej, a nie w imieniu interesów partii. Obojętnie, czy ta partia nazywa się tak, czy inaczej. To się już na pewno nie uda, totalne zwycięstwo. Totalny posybilizm, że można zrobić wszystko, na nic się nie oglądając, otwierając drogę do pasożytowania nie tylko na gospodarce państwa. I wracam do tego, że to jest nadzieja dla sędziów w Polsce, którym bardzo trudno na pewno, ale to ich wzmocni. A jeżeli oni będą mocni, będą wewnętrznie niezawiśli i rzetelni, to wygrywają wszyscy ci, których sprawy
zawisną i będą rozpatrywane w najbliższej przyszłości w sądach w Polsce. Myślę, że też pewna refleksja pojawi się wśród sędziów, którzy wiedząc o tym, iż ustawa o Sądzie Najwyższym nie jest ustawą, wiedząc o tym, że ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie jest ustawą, złożyli wniosek o powołanie do Sądu Najwyższego, że będą kierowali się jednak pewną refleksją i w najbliższym czasie dadzą wyraz temu, że nie są gotowi na wykonywanie poleceń władzy. Nie są gotowi do powrotu do tego, co było za Polski Ludowej. Czyli sądy były częścią władzy politycznej. Jeżeli będzie ta refleksja, to mam nadzieję, że obojętnie co wybierze pan Duda w najbliższym czasie, to tak jak powiedział ktoś słusznie, ten człowiek powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dodatkowo wbrew wynikom głosowania, który jest przytłaczający. Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. To kadencja, tak zwana kadencja pierwszego prezesa będzie najkrótsza w historii tego sądu. Z tego się oczywiście nie ma co cieszyć, że to będzie znowu dowód, do czego została doprowadzona Polska i jej instytucje, w tym właśnie również Sąd Najwyższy, czyli najwyższy organ orzekający o prawach obywateli w konkretnych sprawach sądowych. To traktujmy w ten dzień jako... To nie była bitwa, ale to było zwycięstwo moralne sędziów i tych w Sądzie Najwyższym, ale również przecież sędziowie Sądu Najwyższego nie funkcjonują w pustce, funkcjonują w otoczeniu sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, także wydziałów prawa, także stowarzyszeń prawników, adwokatów, sędziów, radców prawnych. To zatrzymuje pochód bezprawia i bolszewizmu w Polsce. Ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć, że jestem, wiem, że nie jestem sam w tym poczuciu, ogromnie wdzięczny niezłomnym sędziom Sądu Najwyższego i tym wszystkim ludziom, którym nagle znienacka, bo z tego sobie przede wszystkim w tym miejscu, ja bardzo intensywnie zdaję sprawę, znienacka zwaliła się na głowy historia, taka pisana przez największe możliwe litery. W tej liczbie również pan profesor Rzepliński, który to przeżył. Też nikt z tych sędziów przecież nie spodziewał się, że staną w tak dramatycznej sytuacji, że będą musieli bronić tak bardzo podstawowych wartości przed tymi najkoszmarniejszymi żywiołami znanymi w historii. Bo sądy, jak to sobie wszyscy uświadomiliśmy znienacka, a pewnie sędziowie szczególnie intensywnie, są właśnie od tego, żeby nas chronić przed szaleństwem, nawet jeśli to jest szaleństwo większości. To po to prawo stoi, ponad wolą ludu i to po to konstytucja jest prawem najwyższym, którego deptać nie wolno, bo kiedy się to depcze, to skutki tego symbolizuje pewnie najlepiej to akurat miejsce, w którym jesteśmy, Plac Krasińskich w Warszawie. Miejsce pełne historycznych, bardzo bolesnych symboli. Ja jestem ogromnie wdzięczny tym sędziom, którzy przecież nie na to się szykowali, i którym nagle na głowy zwaliły się tak ciężkie czasy, że oni wszyscy dali radę. Tego już nikt nie przekreśli. Pan profesor Bosak też nie. Wynik tego głosowania jest jednoznaczny.